Jak to wygląda krok po kroku, kiedy rozwija się mózg, jak rozwijają się organy, kiedy pojawiają się pierwsze fale mózgowe? I tą audycję możecie Państwo posłuchać w archiwum naszych audycji na stronie. Również rozmawialiśmy o in vitro i aborcji w połączeniu, w kontekście takiego pytania, które mnie nurtuje w kontekście mentalności i takiego podejścia. Czy możemy właściwie zgodnie z własnymi przekonaniami czy wiarą, jaką wyznajemy, narzucać zachowania i mówić, jak mają się zachować inni? To też możecie Państwo odnaleźć tę audycję w archiwum. A dzisiaj zaprosiłem do naszej audycji, do rozmowy panią Katarzynę Kądzielę z Komitetu Ratujmy Kobiety. Dzień dobry pani. I pana Piotra Zajkowskiego, członka zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do tematu audycji, może posłuchajmy, co się dzisiaj wydarzyło na Placu Wolności Słowa w Warszawie. Posłuchamy, co powiedziała pani Beata Chmiel. Poczuciu dramatyzmu chwili, zatrwożeni językiem nienawiści i pogardy, narastaniem ksenofobii i aktów przemocy z powodów różnic kulturowych, religijnych i rasowych, świadomi głębokich wstrząsów, jakich doświadcza życie społeczne i sfera publiczna, nie tylko w Polsce, w obronie wolności i praw apelujemy o wsparcie idei zwołania Kongresu Kultury. Beata Chmiel zwołała Kongres Kultury, czwarty Kongres Kultury na dni 7-9 października. Jak Państwo myślą, jesteśmy w takim momencie historii, że jest to potrzebne? Wie pan, trudno Piotr jest. Zajkowski. Tak, Piotr Zajkowski, drugi panie, więc trudno jest mi odnieść się jednoznacznie do tej wypowiedzi bez znajomości szerszego kontekstu, oczywiście. Natomiast nie ukrywam, że jako człowiek, który od lat zajmuje się kulturą, a jeszcze bardziej właściwie rewolucją kulturową, która na naszych oczach przez ostatnie 100 lat zmiotła stary świat wartości, a wprowadziła nowy świat swoich antywartości, to mogę powiedzieć na bazie tych doświadczeń i tej znajomości, że kultura jest naprawdę bardzo ważna. To, w jaki sposób mówimy do człowieka, co mówimy i powiedzmy sobie też przez jakiś czas, z jakich źródeł, szalenie wpływa na człowieka, na jego zachowanie, na jego wybory i na to, co on wokół siebie tworzy. Jest jasnym, że nie tylko prawo, ale szczególnie kultura może człowieka wychować do zła, i może człowieka wychować do dobra. Człowiek nie jest osobą, która nie nasiąka, nie przejmuje idei. Tak. I oczywiście można zło nazwać dobrem, a dobro nazwać złem i ludzie są w to w stanie uwierzyć. Przykładów mamy przez ostatnie 100 lat, a nawet więcej, naprawdę dosyć. Stąd tak, ja potwierdzam, tak jak mówię, bez szerszego kontekstu znajomości wypowiedzi tej pani i to, do czego ona dąży, bo słyszę ją po raz pierwszy w życiu, mogę potwierdzić, tak, kultura to potężny czynnik, który może zbudować i może zniszczyć zarówno człowieka, jak społeczeństwa, jak narody i jak świat. Tutaj w wypowiedzi pani Beaty Chmiel padły słowa ksenofobia. Czy to jest poważny problem? To jest bardzo poważny pani problem. Pani Katarzyna Kądzia. W tym, co pan mówił, trochę jakoś tak wyczułam mniej kultury, więcej indoktrynacji. I to też jest wielka prawda, bo rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy kulturę, wolność próbuje się znowu zastąpić indoktrynacją. Własne postrzeganie rzeczywistości narzucić innym. I tutaj jest, tu powinno także paść to słowo ksenofobia. To jest coś, co w Polsce, jak myślę, drzemało i wcale nie było tak, że nie istniało, tylko było mocno ukryte. Bardzo wiele osób nie chciało tego dostrzegać. Nie chciało dostrzegać tego, jak wielu i wiele z nas jest zamkniętych, głuchych na innych, na inność, jak
poddając się właśnie indoktrynacji tej opowieści o starych, dobrych wartościach, które jacyś inni chcą przyjść, gdzieś nam zabrać, schować, pogrzebać, narzucić inne. I niestety to działa. Tu jest właśnie słowo indoktrynacja. To budzi, jeżeli rzeczywiście 100 razy powtórzy się człowiekowi, zwłaszcza człowiekowi nie mającemu jeszcze ugruntowanego własnego oglądu świata. No, z przyczyny na przykład tego, że jest bardzo młody. To łatwo przyjmuje tak narzucone widzenie świata, który jest pełen zagrożeń, pełen czyhających podstępnie innych, którzy tu za chwilę przyjdą i ograbią nas z naszego cudnego świata, w którym jest samo szczęście, bo polskość, bo my Polacy, my po polsku, tylko w Polsce, my Polki. I budzą się demony. Ja je widziałam ostatnio, w sobotę byłam na wybrzeżu i między innymi uczestniczyłam w Trójmiejskim Marszu Równości i widziałam te awantury na ulicach. Nas policja ochroniła, ale marsz musiał zostać skierowany na inną trasę i skrócony. Trasa marszu została bardzo skrócona, bo czyhali na nas bandyci pod hasłami właśnie ksenofobicznymi i połączonymi z obroną. No jedną z osób, która tam wydzierała tarczę policjantom, była pani radna z PiS-u. Wie pan, ja tego nie widziałam, bo tak jak mówię, ja uczestniczyłam w marszu. A marsz, no nas policja oddzieliła no, przynajmniej na kilometr od nich. Trójmiasto jest podzielone trasą kolejową i mieliśmy pójść po jednej stronie, zostaliśmy przesunięci na zupełnie inną trasę, więc tego nie widziałam. Widziałam to tylko w telewizji. Zdaje się, że mniej niż sama radna była córka pani radnej. Została zatrzymana. No, zatrzymana była nie po raz pierwszy. Ma już na sobie, ciąży na niej wyrok za zakłócenie porządku, wejście do kogoś, a konkretnie na spotkanie krytyki politycznej i tam rozpylenie gazu. To krewka osoba walcząca, nie wiem, pewnie ze strachu, że ktoś jej coś zabierze, no właśnie, czegoś nie odda. To mnie właśnie, szanowni państwo, rzeczywiście bardzo zastanawia i takie pytanie rodzi się w głowie, dlaczego obie strony nie mogłyby rzeczywiście iść po tych obu stronach torów. Co by się wiązało z czymś, o czym chciałem dzisiaj, od czego chciałem dzisiaj zacząć naszą rozmowę na temat aborcji? Otóż od wzajemnego szacunku. To znaczy, chciałem państwu, każdemu z państwa z osobna zadać właśnie takie pytanie. Co jeżeli rzeczywiście obie strony wychodzą z różnych wartości, mają różne przekonania, jedne oparte na wierze, inne na przekonaniach, być może na jakiejś wiedzy naukowej? Co z tego wynika, jeżeli chodzi o akceptację poglądów drugiej strony? Jeżeli chodzi tak jakby konsekwencje tej akceptacji w jakichś skutkach w działaniach? Proszę pana, więc szacunek wzajemny jak najbardziej tak i tego nikt nigdy, ja uważam, rozsądny nie neguje. Tak, to prawda, trzeba się nawzajem szanować i myślę, że akurat my w Federacji, ale także ja w swojej własnej organizacji, którą reprezentuję, szczególnie właśnie o to dbamy, dlatego że człowiek człowiekowi powinien być bratem, nie wilkiem i człowiek na człowieka nie powinien podnosić rękę. To jest zrozumiałe i to się opiera na wzajemnym szacunku. Jak rozumiem, to wszystko, ale jak rozumiem, bo ja chciałabym tylko uściślić, czy ten szacunek do drugiego człowieka państwo między innymi demonstrujecie, wystawiając na ulicach banery obrażające
innych, obrażające... Co to znaczy? No na przykład nazywające niektóre kobiety morderczyniami publicznie. Czy ten szacunek ja miałam odczuć, kiedy mnie osobiście w ten sposób państwo nazywaliście? To jest objaw szacunku? Po pierwsze, może wyjaśnijmy sobie pewną aksjologię, pewną jakby nomenklaturę. Zbrodniarzem i mordercą jest ten, kto zabija drugiego człowieka. Czy pani się z tym zgadza? Tak, tylko ja nikogo nie zabiłam, a zostałam nazwana morderczynią dzieci. To proszę zapytać, tę osobę, którą pani, od której pani to usłyszała. Ja wiem, Pańskiej organizacji. Mojej organizacji, droga pani, na pewno nie, ponieważ pani nie zna mojej organizacji, więc proszę nie szafować słowami, których pani podejrzewam. Federacja była podpisana. Po pierwsze, ja reprezentuję Polską Federację Ruchów Obrony Życia. Tak było napisane. Natomiast z tego, co wiem, to trochę inny komitet wystawia te poszarpane dzieci w aborcji. Kto tam do pani krzyczał, to ja tego nie wiem. Ja też nie przedstawił się. Proszę jedną rzecz wysłuchać do końca i nie przeszkadzać. Zgodziła się pani z tym, że człowiek, który podnosi rękę na drugiego człowieka, by go zabić, jest morderczą. Tak czy nie? Myślę, że tak. Wszyscy się co do tego zgadzamy. Co do tego się wszyscy zgadzamy. My jako jest ludzie... Jest mordercą, jeśli mu się ten zamach uda. Ci, którzy podżegają do zabójstwa, nie są mordercami w bezpośredni sposób, ale są jasną sprawą, znaczy w sposób oczywisty jest, są wspólnikami zbrodni, gdyż jest jasne, że nie każdy zabójca działa w sposób świadomy, często działa w sposób właśnie taki, że został namówiony do tego, w sposób ogłupiony i tego typu. W związku z tym współudział w zabójstwie jest tutaj bardzo wyraźny. Natomiast to, że ktoś krzyknął, to ty również jesteś mordercą, ponieważ podżegałeś do zabójstwa, jest w pewnym sensie oczywiście uprawnione. Bo to, że ja osobiście nikogo nie zabiłem, ale ze swojej ręki, ze swojego, że tak powiem, nakłonienia kogoś zabiłem 100 osób, to nie można powiedzieć, że nie jestem mordercą. W związku z tym bardzo proszę o ścisłość wypowiedzi i o rozumność tego wszystkiego, bo jakby stąd jakby my, broniąc życia dzieci nienarodzonych, bo do tego się to wszystko sprowadza, mówimy wolność tak, ale uwaga, nie możesz podnosić ręki na drugiego człowieka, zarówno tego dorosłego, jak i tego bezbronnego, a tego bezbronnego szczególnie, bo nie potrafi się bronić, ponieważ to jest odrębna istota ludzka, tak samo godna, tak samo ważna jak ty. I my to zawsze powtarzamy. Czy mogę wrócić Katarzyno, dam pani dojść do głosu, tylko chciałem uściślić to, co pan, panie Piotrze, powiedział, jak rozumiem. Wszyscy się do pewnego momentu zgadzamy i tutaj w tym momencie wykonuje pan taką logiczną z pana strony konstrukcję, że nie można zabijać człowieka, a dziecko nienarodzone jest człowiekiem, w związku z czym te konsekwencje, o których pan mówi, jak rozumiem, są osoby, które tego jednego punktu wywodu logicznego nie podzielają. Dajmy powiedzieć pani Katarzynie. Po pierwsze chciałabym, jeśli wolno, wrócić do początkowego pytania. Pan powiedział akceptacja dla poglądów. Tak, o to pytałem. Otóż ja nigdy nie zaakceptuję takiego oto poglądu, który sprowadza się do tego, że ja uważam w moim sumieniu procedura medyczna, którą nazywamy aborcją lub przerwaniem ciąży, lub terminacją ciąży na przykład, że to jest morderstwo. W związku z tym osoby, które dokonują lub które poddają się tej procedurze medycznej, lub takie, jak pan tutaj użył słowo, rozumiem, że ja jestem podżegaczką, choć nic pan o mnie nie wie, w związku z tym nie wiem, dlaczego pan tak mówi, ale okej. I ja takiego poglądu nie zaakceptuję. Szacunek dla człowieka, tak, na tym właśnie polega szacunek dla człowieka, dla kobiety, że ja mówię tyle. Szanuję twoją godność, szanuję twoje człowieczeństwo. W związku z tym wierzę, że to ty
możesz, powinnaś, umiesz dokonać właściwego wyboru. Ja nie mówię ci, jaki wybór, i tu się chyba najbardziej różnimy. Ja nie mówię ci, jaki wybór jest właściwy, nie mówię ci, jaki wybór jest dobry. Ja mówię, jesteś człowiekiem, masz pełnię praw, całą godność wynikającą z twojego człowieczeństwa i dokonuj wyboru, ty sama, jeśli jesteś kobietą dorosłą. Jeśli natomiast jesteś dziewczynką, kobietą niepełnoletnią, i to znalazło tak bardzo mocno miejsce w projekcie ustawy przygotowanej przez nas, przez Komitet Ratujmy Kobiety, projekcie ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Więc jeśli jesteś dziewczynką, która nie ukończyła 13 roku życia, masz prawo wyrazić swoje zdanie, bo oczywiście decydują osoby dorosłe. Natomiast jeśli ukończyłaś 13 rok życia, nie tylko masz prawo, ale twoja opinia na piśmie powinna być złożona w sądzie rodzinnym. Oczywiście jeśli twoje zdanie na temat trwania ciąży lub jej przerwania jest inne niż zdanie rodziców czy opiekunów prawnych. I to jest moim zdaniem najgłębsze, co nas dzieli. Szanując wszystkich ludzi, nie akceptuję niektórych poglądów, takich poglądów, które pozbawiają kogokolwiek, a w tym przypadku, o którym mówimy, kobiety, wolności, godności, prawa do samostanowienia o sobie. Ale czy Komitet na Rzecz Kobiet jakby akceptuje to, że są organizacje, ich przedstawiciele, tak, i członkowie, którzy mają po prostu inne poglądy, czyli wierzą na przykład, że człowiek pojawia się od momentu poczęcia. Czy pani mogłaby powiedzieć, że na przykład taki pogląd akceptujecie u kogoś? Ja powiem tyle, że oczywiście, że akceptujemy, że ludzie mają odmienne poglądy. Natomiast uznajemy, jesteśmy głęboko przekonane i przekonani, że prawo stanowione, czyli takie, z którego korzystamy, jesteśmy jego użytkownikami i ono nas dotyka, musi w równym stopniu zaspokajać potrzeby wszystkich ludzi. A w związku z tym my mówimy tyle. I to jest bardzo proste. Tylko możliwość dokonania wolnego wyboru w równym stopniu chroni zarówno te kobiety, które jak owa katolicka święta i jedna z moich osobistych przyjaciółek podjęła dokładnie taki sam wybór. A więc w równym stopniu chroni te kobiety, dla których terminacja ciąży nigdy, w żadnym przypadku, w żadnym momencie, z żadnego powodu nie jest możliwa i są w stanie skazać siebie, na przykład siebie skazać na śmierć. I jeżeli jest prawo, które to dopuszcza, czyli właśnie prawo zachowujące wolny wybór, to my takie prawo uważamy, że jest właściwe. Natomiast to samo prawo, ponieważ są inne kobiety, dla których przerwanie ciąży, znowu z różnych przyczyn, z przyczyny, bo ona nie chce być w ciąży, nie chce tego dziecka urodzić, bo z przyczyn takich, że urodzenie tego dziecka byłoby skazaniem na męczarnię, niewyobrażalną męczarnię, nie jej, tylko dziecka do śmierci, czy też z przyczyny tego, żeby chronić własne życie i zdrowie. Jednym słowem, takie kobiety, dla których aborcja jest jedną z opcji. Ale pani, i tylko wolny wybór chroni obydwie. Bo ja nie mówię, wiele razy podpisywałam petycję, uwaga, i podpisywały też moje koleżanki feministki, petycję przeciw przymusowym aborcjom w Chinach. Tak, jestem przeciw przymusowi jakiemukolwiek, także przymusowi aborcji. Tam była ta polityka jednego dziecka. Natomiast wolny wybór, jeśli nie chcesz aborcji, nikt cię do niej nie zmusza. Najgłośniej krzyczą ci, którzy zrobili majątki na aborcji. Uznali, że dosyć tych majątków
inni robią je w podziemiu, a tylko kobiety cierpią. Są wpędzane w poczucie winy, są tropione, są poniżane, bo jeśli od ukończenia mniej więcej 13 roku życia, od etapu dojrzewania 12-13 roku życia do momentu klimakterium, każda kobieta w Polsce jest podejrzana. Każda wizyta u ginekologa może wskazywać, co ona tam robi, po co ona tam poszła. Nie jesteśmy wolne, jesteśmy ścigane jak zwierzęta, tropione jak zwierzęta. Tylko wolny wybór chroni prawa nas wszystkich. Dobrze. I tych. Ja rozumiem, że to jest właśnie ten moment, w którym pojawia się zasadniczy konflikt. To znaczy, rozumiem, że Komitet Ratujmy Kobiety i też wiele innych organizacji feministycznych, również organizacje ateistyczne i ludzie do nich należący wyznają zupełnie inne przekonania na temat tego, od kiedy pojawia się człowiek. I ja tutaj wspominałem na samym początku naszej audycji, moją poprzednią audycję, w której mówiliśmy sobie z punktu medycznego, jak to wygląda, żeby dać słuchaczom też taką możliwość podjęcia jakiejś światopoglądowej decyzji samemu. I stąd moje pytanie do pana, panie Piotrze. No jeżeli jest tak, że w sumie nie ma konsensusu w tej kwestii, nie tylko nie ma konsensusu, jeżeli chodzi o organizacje świeckie, religijne, ale na przykład w różnych religiach jest to inaczej. Tak? W judaizmie na przykład uznaje się, że płód staje się dzieckiem pełnoprawnym, równym swojej matce w momencie, kiedy główka wyjdzie z macicy. Taki jest światopogląd. Nie wiem, skąd pan to wziął, no ale... Tak jest. Ja akurat trochę judaizm znam i wydaje mi się, że... W każdej religii jest trochę inaczej. Również w religii katolickiej wielokrotnie było inaczej. Ale zaraz nie kłóćmy się, zaraz panu dam głos i będę prosił o odpowiedź. Można choćby przytoczyć świętego Tomasza, który twierdził, że jeżeli to jest chłopiec, to dusza pojawia się w 40 dniu, a jeżeli to jest dziewczynka, to w 80 dniu. Więc te poglądy są bardzo zróżnicowane. Nie ma absolutnie mowy o jakimś konsensusie. Jeżeli się interpretuje Biblię, można też dojść do różnych rodzajów przekonań. Są fragmenty w Biblii, z których wynika na przykład, że w 6 miesiącu Elżbieta tam została tchnięta Duchem Świętym. Więc jest to bardzo różne. I teraz pytanie jest takie. Dlaczego organizacje pro-life próbują nie tyle wyznawać pogląd jakiś i zachowywać się zgodnie z nim, ale narzucać innym to zachowanie? Po pierwsze, proszę pana, to, czy życie człowieka rozpoczyna się w momencie połączenia gamety żeńskiej i męskiej, to nie jest kwestią dzisiaj religii, tylko nauki. Każdy rozumny człowiek, biolog, od dawna to wie, że życie człowieka rozpoczyna się dokładnie w tym miejscu. W związku z tym nie musimy uciekać do nie wiadomo jakich interpretacji judaizmu, których w życiu nie słyszałem, do interpretacji świętego Tomasza Akwinu sprzed 1000 lat. Dzisiaj wiemy, jako zwykli rozumni ludzie, którzy ukończyli podstawówkę, nawet nie trzeba więcej, że życie człowieka się wtedy zaczyna i kończy się wraz ze śmiercią. To po pierwsze. Ksiądz Stanisław Małkowski powiedział, że życie człowieka zaczyna się w momencie, w którym plemnik znajdzie się wystarczająco blisko komórki jajowej. Dobrze, być może ksiądz Małkowski tak powiedział. Ja wiem, że życie człowieka rozpoczyna się wtedy, kiedy plemnik wniknie w komórkę jajową i ona osadzi się i tu się rozpoczyna życie. Ci, którzy robią gdzie ten ona się osadzi? Ja bardzo przepraszam, niech pani mi nie przeszkadza, ponieważ ja pani nie przeszkadzałem. Odrobinę kultury, bardzo proszę. O tak to po początku żeśmy mówili. I tu wtedy rozpoczyna się, to akurat wiedzą doskonale ci, którzy zapładniają pozaustrojowo w tak zwanej próbówce. Wtedy właśnie następuje początek podziału komórki i jest życie. Oczywiście to nie jest życie krokodyla, gołąbka, tylko człowieka, to jest jasne. Co do tego nie ma wątpliwości. To, że Biblia, różne religie potwierdzają i zakazują zabijania człowieka, to nie wynika dlatego, że jakiś Mojżesz coś sobie wymyślił, tylko
wszystkie te religie odwołują się do transcendentnego Boga, który powiedział: nie zabijaj, bo to jest człowiek. I wszystkie to zabijały wszystko w jego imieniu. Chwileczkę, ja bardzo panią przepraszam. Odpowiadam na pytanie pana redaktora, więc niech pani mi nie przeszkadza. Ja rozumiem, że pani... No, to, trudno, kultura pomiędzy nami będzie w takim razie różna. Ja postaram się panu odpowiedzieć na to pytanie. To jest kwestia taka. Oczywiście możemy dyskutować, na ile religie, takie czy inne, wypaczały tę sprawę, kiedy zaczyna się człowiek i tak dalej. O ile ludzie z różnych religii nadużywali ten pogląd i zabijali człowieka, to też jest odrębna sprawa, co człowiek zrobił z religią. Dobrze, i to jest panie Piotrze, bo pan odpowiada na pytanie, kiedy zaczyna się człowiek, tak? To jest inne pytanie niż zadałem i jakby rozmawiając w tym kontekście, można by jakby zapytać, no dobrze, a dlaczego moment wniknięcia plemnika do komórki jajo jest jakoś wyróżniony i czy na przykład plemnik też nie jest życiem, tak? Znaczy z mojego takiego racjonalnego, ja zadaję tak rzeczywiście z ciekawości pytanie, z mojego racjonalnego punktu widzenia, to jest jak najbardziej ciągłość, znaczy tu się nic szczególnego takiego nie wydarza, żeby mówić, że pojawiło się nagle życie, a wcześniej go nie było, tak? I to jest jeden problem, ale załóżmy, że nawet jest tak, jak pan mówi, tak? Że, znaczy, może tak, ja akceptuję, że jest tak, że pan uważa tak, jak pan mówi, tylko pytanie jest takie, jeżeli organizacje pro-life są przekonane, że rzeczywiście, tak, w tym momencie dzieje się coś szczególnego. Może pojawia się dusza, mówię to bez ironii. Tak? Dobrze, zostawmy tę duszę na razie na boku. To dlaczego narzucają zachowywanie się zgodnie z tym światopoglądem innym? Tak, odpowiem panu bardzo prosto. Tak. Pytanie, a dlaczego w ogóle państwa i ustawodawcy zakazują zabijania człowieka? W ogóle. Dlaczego? Z jakim prawem jakiekolwiek państwo, jakikolwiek rząd zakazuje zabijania drugiego człowieka? Takim samym prawem my mówimy, nie wolno podnosić ci ręki na to dziecko. Dlaczego? Bo otóż czym się różni, powiedzmy sobie, 3-miesięczne dziecko w łonie matki, tak? Już ma rączki, już ma główkę, już ma mózg i tak dalej, serce, wszystko bije, od kobiety, która ma 60 lat? Otóż odpowiem panu. I to jest zlepek komórek? I to jest zlepek komórek. Tak. Tylko jeden ma 3 miesiące, a drugi ma powiedzmy 300 miesięcy. Krótko mówiąc, te zlepki komórek różnią się tylko tym, że są wiekiem różnica i ten zlepek komórek 300-miesięczny może samo się sobie decydować, ma ręce, że się może bronić, że może bić, gryźć, jak go ktoś może atakuje. A to pracą układu nerwowego na przykład może się różni. A to małe dziecko jeszcze nie może. I dlatego ono mieszka gdzieś w bardzo bezpiecznym miejscu u matki, żeby żaden, przepraszam za słowo, kretyn, głupek nie uszkodził tego dziecka, zanim ono nie będzie przygotowane na to, żeby wyjść na świat. Proszę powiedzieć tym matkom, taka pani bardzo bająca kobiety, które nie mogą mieć potomstwa, które czekają na dziecko, że to, co pani ma w środku, to nie jest dziecko, tylko zlepek komórek. Proszę iść jako obrończyni kobiet im to powiedzieć. Zobaczymy, co pani od niej usłyszy. Dobrze, szanowni państwo, mamy telefon słuchacza. Bo człowiek to człowiek. I jakby na tej zasadzie nie możemy postępować inaczej, bo bylibyśmy oszustami. I to nie wynika z religii, to wynika z rozumu. A to, że wielu z nas jest ludźmi religijnymi, którzy dodatkowo wierzą w Boga, to jest inna sprawa nakładająca się na podstawową prawdę naukową. Człowiek nie podnosi rękę na drugiego człowieka. To naprawdę jest proste. Dobrze. Mamy telefon od słuchacza. Dzwoni do nas pan Jakub. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Słuchamy, panie Jakubie. Załóżcie państwo słuchawki. Ja chciałem troszkę powiedzieć o moim doświadczeniu odnośnie aborcji. Tak. I odnośnie artykułu, który ukazał się dzisiaj w Guardianie. Ja obecnie mieszkam w Wielkiej Brytanii i mam dosyć doświadczenia o moich znajomych, którzy dokonywali aborcji w ostatnim czasie. Między innymi Brytyjki, która miała 19 lat, dokonała aborcji tutaj na miejscu. Było to legalne, bez najmniejszego problemu, i kolegi z Polski, który musiał wyjechać do Niemiec z dziewczyną, z Polką, do Niemiec po to, żeby ten zabieg wykonać, i wydaje mi się, że i tak ludzie będą aborcji dokonywać, jeśli nie u nas, to w innym kraju, bo my granice wolne. A co odnośnie religii, to ukazał się właśnie dzisiaj artykuł w Guardianie, w którym pokazuje, że jest spadek ludzi wierzących o 50% w ciągu ostatnich kilku lat. I wydaje mi się, że
obojętne, co się w Polsce stanie z prawem odnośnie aborcji, to nas czeka to samo. I tak pójdziemy w tą stronę, w którą idzie Zachód i tak. Więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy. Mamy krok wstecz, ale wydaje mi się, że jest to nieuniknione. Ale w sensie ustawodawca, ustawodawstwa, tak? Tak, tak, to jest tylko kwestia czasu, tak. Tak jest na Zachodzie. I to jest też moje doświadczenie, moje i moich znajomych, ludzi w wieku 20-30 lat, to jest nieuniknione. Możemy dyskutować, kiedy zaczyna się życie, kiedy się kończy, no ale wydaje mi się, że zdroworozsądkowo, że tak, tak to będzie. Panie Jakubie, to może powinniśmy w całej Unii zakazać aborcji, żeby po prostu nie było emigracji. Możemy zabraniać, możemy decydować, tworzyć różne prawa, ale życie praktyczne jest takie, jakie jest i ludzie to będą robić, obojętnie, czy ktoś tego zakaże, czy nie. Tak jak mówię, koleżanka tutaj dokonała, mając 19 lat, bo nie chciała mieć dziecka, kolega, który ma 35, musiał wyjechać z kraju do innego kraju, żeby to zrobić. Dobrze znał język, mógł go nie znać. I tak by to zrobił. No także wydaje mi się to śmieszne, że i tylko jest to kwestią lat, kiedy się stanie. Pokazuje ten artykuł w Guardianie dzisiejszy, że liczba ludzi wierzących spada. Podobnie będzie w Polsce. Mamy internet, coraz lepszą edukację. No, tak to jest, ludzie przestają wierzyć i ta kwestia religijna przestanie być takim hamulcem. Dobrze, pani Katarzyna Kądziela chciała się odnieść do tego. Dziękuję panu bardzo. Tak naprawdę, spójrzmy wreszcie prawdzie w oczy. Przecież tu nie chodzi ani o dzieci, ani o religię, ani o Boga. Tu chodzi wyłącznie o kontrolowanie ludzi, o władzę, o kontrolę nad kobietami. Ja jeszcze raz mówię, najprostszym rozwiązaniem, ponieważ prawo musi służyć wszystkim, najprostszym rozwiązaniem jest wolny wybór. Gdyby ktokolwiek chciał zmusić jakąkolwiek kobietę do jakiejkolwiek procedury medycznej, na przykład przerwania ciąży, ale też jakiejkolwiek innej, pierwsza stanęłabym w jej obronie. Ja nie mam bowiem żadnej wątpliwości, gdzie jest człowiek. Kobieta jest człowiekiem, urodzona kobieta żyjąca jest człowiekiem. Ja także wiem mniej więcej, kiedy ten zbiór komórek, jak pan przed chwilą tutaj opowiadał, zmienia się w płód. Ja to wiem. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że musimy bronić, chronić godności i wolności człowieka, kobiety. Jeszcze raz mówię, tylko wolny wybór. Jeśli jest zagwarantowany prawnie wolny wybór, edukacja. Można edukować, trzeba edukować po pierwsze opierając się na wiedzy, a nie wyłącznie na przekonaniach, bo na przekonaniach oparta jest indoktrynacja. Na wiedzy, a w związku z tym uczyć dzieci także cyklu rozwojowego człowieka, poczynając od momentu zapłodnienia. Uczyć, a nie opowiadać bajki. Jeśli tak będzie, jeśli będą, pan się przed chwilą, dziękuję bardzo, zgadzał. Zgadzam się z panią, trzeba dzieci uczyć, a nie indoktrynować. Trzeba dzieci uczyć, trzeba udostępniać wszystkim ludziom, którzy uprawiają seks, bez względu na to, ile mają lat. To może pani sobie narzucać, a nie innym. Proszę pana, ja nie używam żadnego słowa narzucającego. Ja mówię, trzeba udostępnić, a więc umożliwić dostęp. Umożliwić dostęp oznacza także poszanowanie wyboru, właściwego wyboru. Ja chcę panu powiedzieć, bo pewnie pan się z tym nie zetknął. Polskie prawo, tak jak działa, wyraża zgodę na uprawianie seksu przez dziewczynkę z dziewczynką, która ukończyła ma lat 16, ukończyła 15. Natomiast skuteczną
i dobrą dla jej zdrowia, właściwą dla jej wieku antykoncepcję, może dla niej dobrać, pomóc jej dobrać lekarz, tylko ona musi przyjść z opiekunem prawnym, rodzicem lub opiekunem dziewczynka prawnym. Dziewczynka jest dziewczynką, tak? Gdzie to jest zapisane? Wie pani, trudno do takich głupot się odnosić. Proszę pana, pan dziewczynka, po pierwsze dziewczynka mnie jest obraża, a ja podaję, państwo, nie obrażajmy się, a ja podaję fakty, które są w polskim prawie. Dziewczynka, gdzie jest proszę podać mi przepis, gdzie jest zapisane, że dziewczynka jest dziewczynką, może współżyć. Nie znam naprawdę takiego zapisu, nigdzie. To proszę sprawdzić, w jakim momencie kodeks karny przestaje penalizować uprawianie seksu, tak, z osobą. Tak, ale to jest jasne, poniżej 15 roku życia. Wiadomo, że chodzi to jest o przestępstwo. Wiadomo, jest że przestępstwo. Chodzi o chłopaka i dziewczynę, o mężczyznę i dziewczynę, a nie o dwie dziewczynki. To dzisiaj w wyniku waszej narracji... Przepraszam, czy pan coś usłyszał o dwóch dziewczynkach? Pan ma jakieś... pani to powiedziała. Nie, dziewczynka mówiłam... jest dziewczynką, pani powiedziała. Nie, pani wyraźnie powiedziała... Proszę, pan potwierdza, czy nie? Pani mówiłam powiedziała, dziewczynka jest dziewczynką. O seksie uprawianym przez dziewczynkę niepełnoletnią. Z dziewczynką, z pan potwierdza, czy nie? Z dziewczynką, proszę pana, to niepotrzebna antykoncepcja. Jak pan jest, pani, jak pan tego jeszcze nie wie, to ja to panu dlatego powiedziałem, że pani głupoty gada. Drodzy państwo, antykoncepcja jest potrzebna emocje. Wyłącznie w seksie heteroseksualnym. Tak, w seksie homoseksualnym antykoncepcja dobrze. Jest zbędna. Na szczęście jest jak internet. Rozumiem, pan jeszcze tego nie wiedział, więc ja bym... jeżeli proszę pani, jest tak. Nagranie z tego, co pani powiedziała, będzie za chwilę to dobrze. Odsłuchamy. Ja nie powiedziałem, że pani no jest co taka jeszcze czy obaka. Pan ja powiedziałem, że pani głupoty gada. A to w związku z tym, dobrze, powiedzmy, drodzy że się... Państwu. Chodziło mi wyłącznie, powiedzmy, że się przejęzyczyłem, chodziło mi wyłącznie o to, że młoda kobieta, dziewczyna, między 16 a 18 rokiem życia, zgodnie z prawem, może uprawiać seks z mężczyzną, z chłopcem. Tylko nie może sama iść do lekarza po... antykoncepcję dopasowaną do jej stanu, do jej wieku, do jej stanu zdrowia. To są absurdy. Natomiast jeśli ktoś będzie ją edukował, jeśli jej udowodni, wprowadzi w jej rozum, w jej uczucia zakaz uprawiania seksu, to pewnie jej ta antykoncepcja potrzebna nie będzie. Gorzej, kiedy indoktrynacją wmówi jej, że antykoncepcja jest niepotrzebna, a ona będzie uprawiała seks i wtedy jest niechciana ciąża, wtedy jest dramat. Tylko wolny wybór chroni prawa nas wszystkich. A wygrażanie komuś, machanie rękami... Chciałem nie grozić, droga pani. Proszę dwie rzeczy odróżnić. Wrócili do tej ważnej kwestii szacunku dla odmienności, dobrze? Żeby słuchacze usłyszeli od nas nie tylko jasne deklaracje, ale też jakie według państwa wynikają z tego konsekwencje. Ja zadam, mam nadzieję, dość istotne pytanie, które być może będzie dość kontrowersyjne, ale po to kontrowersyjne, żeby pokazać jakby obraz tej sytuacji. Otóż z mojego osobistego punktu widzenia jako ateisty, tak? Kiedy ja zaglądam sobie do właśnie takich podręczników rozwoju prenatalnego, do podręczników medycznych, albo pytam lekarza, dowiaduję się, że w drugim tygodniu życia płodu pojawiają się listki, to jeszcze nie jest płód, zarodka, listki zarodkowe. To są blaszki, zespół komórek ukształtowany w blaszki, z których potem się coś wykształci. Następnie w czwartym tygodniu pojawia się taka liszka, bym powiedział, z taką wielką bańką z przodu, z której się dopiero coś wykształci. Następnie ten zarodek się rozwija, około ósmego tygodnia pojawiają się dopiero pierwsze jakieś spontaniczne fale mózgowe, które jeszcze nie mogą absolutnie świadczyć o przetwarzaniu informacji przez mózg. To są wyładowania spontaniczne, które mają tam przetrzeć pewne drogi. Dopiero około 12 tygodnia można mówić o pierwszych jakichś takich reakcjach odruchowych. Ja nie wydaje mi się, znaczy z mojego racjonalnego punktu widzenia, żebym mógł mówić o człowieku na przykład w okresie, no tego, powiedzmy tego czwartego tygodnia.
Okej. Okay. Zatem mam zupełnie inny pogląd od pana, panie Piotrze, na tą sprawę. I teraz jakby włożę jeszcze kij w mrowisko, wiem coś takiego. Gdybym był gorącym obrońcą astrologii i wyznawał pogląd, że kiedy Jowisz jest w koniunkcji z Syriuszem, to pojawiają się jakieś poważne wady płodu i dzieją się straszne rzeczy, kiedy się w tym momencie dochodzi do zapłodnienia. Czy ja bym miał prawo narzucać innym zakaz, na przykład uprawiania seksu w tych fazach? Może, drogi, wie pan, bo to, wiem, to, jest, to, to mnie intryguje, to znaczy wychodzenie z jakiegoś swojego światopoglądu w takiej konstrukcji, żeby narzucić innym zachowanie zgodnie z moim światopoglądem. Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić, ja póki co nie narzucam i nawet nie prezentuję swojego światopoglądu. Mhm. Pan nawet nie wie, czy ja jestem ateistą, czy ja jestem Żydem, czy ja jestem katolikiem, bo tego panu nie powiedziałem. No, ale pan powiedział, że pan uznaje, że od poczęcia jest człowiek, że to jest dla pana oczywiste i w związku z tym my się musimy dostosować. Dla mnie to jest oczywiste ze względów naukowych. Tu nie wystarczy rozum, to wszystko. Jeśli ktoś to neguje, ja wiem, że dzisiaj rozum jest negowany. No ja się z tym nie zgadzam. No, ja to rozumiem, no ale trudno się mówi, to, no, to tak jest. Ja przede wszystkim, jeżeli jestem pomiędzy ludźmi rozumnymi, posługuję się argumentami rozumnymi. Rozumiem. Jeżeli jestem pomiędzy ludźmi wierzącymi i oni do mnie mówią z językiem, jakimś językiem wiary, to ja w oparciu o rozum odpowiadam im na pewne argumenty ich religijne i tak dalej. I to jest fakt. W związku z tym, to, że życie się wtedy zaczyna, jest faktem naukowym i to nie jest mój światopogląd. To jest obiektywna prawda. Bo gdybyśmy mieli iść innym torem, to moglibyśmy powiedzieć, że słońce... Co świadczy, że to jest człowiek, na przykład w pierwszym tygodniu? Co to świadczy? To jest początek życia człowieka. I to znaczy, że z tego powstanie człowiek, nie krokodyl. Mało tego, na tej bazie... Ale z plemnika też powstanie człowiek. Nie. Z plemnika nic nie powstanie, póki się nie połączy z komórką jajową. Proszę pana, pan to doskonale wie i każdy normalny człowiek to wie. Mhm. Może pan sobie plemniki siać, gdzie pan chce, że tak powiem, nic z tego nie powstanie. To musi być jeszcze określony zbieg okoliczności, określone środowisko, żeby powstało życie. Tak, tak. I teraz tak. Natomiast to, że... I to nie jest żaden światopogląd, bo światopogląd to może być taki. Ja od dziś uznaję, że słońce nie jest słońcem, albo że jest białe. I żądam, żeby uznać mój światopogląd. I teraz ludzie mogą powiedzieć, dobrze, uznaję twój światopogląd, człowieku, ale w oparciu o rozum ty jesteś kretynem, bo słońce jest, każdy widzi i tak jest ono z faktu obiektywnego. W związku z tym nie mieszajmy prawdy obiektywnej ze światopoglądem. W ogóle światopogląd jest tutaj nadużyciem, bo o co chodzi? Ja wiem, że można dyskutować, że to nie jest jeszcze życie, że to nie jest jeszcze człowiek i tak dalej. Rozumiem. Mhm. Natomiast jeżeli na przykład są tacy filozofowie, przepraszam, mogę przekręcić nazwisko, Peter Singer, taki australijski bioetyk, może nazwisko tylko źle czytam, Peter Singer. I on mówi tak, powinniśmy mocno się zastanowić, a nawet zrobić, że kobieta może zabić swoje dziecko, może on użył innego terminu, no, innej nomenklatury, nawet po narodzeniu, jeśli uzna, że to dziecko, tam mu czegoś brakuje. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że to też nie jest człowiek, to dziecko już narodzone, 9-miesięczne. Dlaczego można tak powiedzieć? Ponieważ nie mówi, nie chodzi, samo nie da rady się nakarmić, krótko mówiąc, wielu ludzkich cech nie spełnia. Zachowuje się, jakby było kompletnie głupie. Tak? No to musimy podyskutować gdyby tak jakąś uznać, uwspólnioną definicją chodzi człowieka. O to, bo oczywiste jeżeli... jest to, że ten argument Singera jest doprowadzony ad absurdum. Ale tak? Coś innego. Z tego absurdu, ten absurd mógł powstać tylko dlatego, że powstał pierwszy, że życie człowieka nie zaczyna się w momencie zapłodnienia, że po drodze to nie jest człowiek i dlatego w Stanach Zjednoczonych do momentu, kiedy wychodzi główka z macicy kobiety, a nie wychodzi całe ciało, można zgnieść kleszczami tę główkę i wyciągnąć dzieciaka do końca. I mało tego, a jest taki stary pisarz, Huxley napisał, że w pewnym momencie będzie taki czas, że człowieczeństwo będzie oznaczać tylko jedno. Jeżeli dziecko w wieku 12 lat nie rozwiąże określonego zadania algebraicznego, nigdy nie uzyska statusu człowieka. Dlaczego takie rzeczy będą możliwe w przyszłości? Dlatego, że na początku drogi ktoś powiedział, w brzuchu matki to nie jest człowiek. I to jest pewna sprytna droga, którą my mówimy, basta, nie wolno, bo doprowadzimy do totalitarnego świata. Więc to można dyskutować, ale na Boga.
wierzącego i niewierzącego. Opierajmy się na rozumie. Panie Piotrze, dobrze, ale też jest tak, że z kolei doprowadzając pana argument potencjalności do absurdum, sam Harris powiedział coś takiego, to jest taki znany amerykański racjonalista i ateista, powiedział coś takiego, potencjalnie to jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. W każdej chwili mogę wystartować i zostać wybranym. Potencjalnie jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego nie mam tych samych praw, co prezydent Stanów Zjednoczonych? No bo jeżeli potencjalnie, jeżeli potencjalnie Zygota może stać się w konsekwencji człowiekiem, no nie to tak. Potencjalnie, tylko na pewno, proszę pana. No, otóż nie w każdym przypadku. Nie na pewno, ponieważ i to właśnie od dawna wiadomo, medycyna wie, że najwięcej zarodków jest ronionych samoistnie w tym w pierwszym momencie ciąży. Kobieta... Często się tak zdarza. Tak się często zdarza, naprawdę. Naprawdę? Tak. Kobieta nawet nie wie, że jest w ciąży. Tak, to jest takie samoistne. Natomiast, przepraszam, ale panów dyskusja wydaje mi się nieco pewnym nieporozumieniem. Tak. Bo oczywiście uznając potencjalność narodzenia się człowieka od momentu, kiedy on się narodzi, na ogół to jest po cirka about 9 miesiącach, czasem wcześniej, więc uznając ową potencjalność już w momencie połączenia się komórki żeńskiej i męskiej, i oczywiście to jest pewna możliwość urodzenia się po jakimś czasie człowieka. No jest nas 7 miliardów. Ale wcześniej może się na przykład zdarzyć poronienie, które zdarza się każdej kobiecie w przeciągu, takie samoistne, wielokrotnie. Tak jak się zdarza zwykła śmierć. No niestety... Zwykła śmierć się zdarza. Pani też pewnego dnia umrze. Czy to oznacza, że ja mogę panią wcześniej pana, zaciukać? Nie, tak nie oznacza. Pana, ja będę żyła wiecznie, pan tylko o tym jeszcze nie wie. Ja wiem, że pani będzie żyła wiecznie. Otóż, uznając tę potencjalność, ja wiem jedno. Chronić trzeba życie i godność życia kobiety, tej, która jest i jej osoby. I chronię tę godność, chroniąc, dając jej wolny wybór. Pan macha rękami, pan się zapiera, a ja mówię tyle. Chronię twoją wolność i twoją godność. Zrobisz to, co w swoim człowieczeństwie uznasz, ty uznasz za najlepsze. Dla ciebie i ewentualnie dla płodu, który nosisz. Powiem więcej. Dlaczego kobieta pewnie musi to uznać, skoro ten fakt jest obiektywny? Już mówię. Jest jeszcze ojciec dziecka, on też powinien coś powiedzieć. Nie tylko matka. No tak. A za chwilę dojdziemy być może do problemu ojca. Natomiast ja chcę zwrócić panów uwagę, że nawet prawo stanowione, zresztą wcale nie tylko polskie, inaczej postrzega owo zabicie dziecka po urodzeniu, które tak panem wstrząsnęło, jeśli to następuje przez kobietę, jeśli to następuje tuż po jego urodzeniu. Inaczej mówi się, że ciąża i poród jest tak wielkim szokiem dla organizmu kobiety, że jeśli ona wówczas zabije to dziecko, oczywiście dokona zabójstwa, proszę pana, ale prawo to zabójstwo traktuje zupełnie inaczej ze względu na tak zwany właśnie szok okołoporodowy. Teraz wracając... Ale są przypadki takie, że ktoś zabił w afekcie i też sędzia mu złaga za karę. To nie o to w ogóle chodzi. Tak, proszę pana, ma pan rację. Tak właśnie chodzi o to. I teraz wracając do pana pytania, dlaczego kobieta? Ano dlatego, że to ona przez te mniej więcej 9 miesięcy swoim ciałem sobą jest, chroni ten rozwijający się w niej najpierw zarodek, później płód. Dlatego to ona powinna o tym decydować, bo to jest jej ciało, a nie ciało, także nie ciało mężczyzny, tylko ciało kobiety. Ja gwarantuję panom, że nie ma czegoś takiego jak... aborcja na życzenie. Bo na życzenie to sobie można kupić fantastyczny krem przeciwzmarszczkowy albo cudowną letnią sukienkę.
chroniąc godność i wolność kobiety, jej prawo do decydowania, chronię zarówno tę kobietę, która jest w stanie, tak jak święta Mola oraz moja koleżanka, jednak przed wielu laty, chronię tę kobietę, która jest w stanie zgodzić się na własną śmierć tylko dlatego, żeby przedłużyć i służyć rozwijającemu się w niej płodowi jako swoisty żywy inkubator. Takiego wyboru dokonała moja koleżanka. Ja mogę powiedzieć, to nigdy nie byłby mój wybór, bo nie skazałabym swojego dziecka na sieroctwo, po prostu. Natomiast to jest wybór kobiety. To jest wybór kobiety i szanuję każdy wybór. I żadnej z kobiet nie nazwę ani słowem pogardliwym, ani słowem nienawistnym. Szanuję twój wybór. To ty decydujesz. Musisz mieć tylko wiedzę. Dobrze. I zgodnie ze swoją wiedzą i własnym sumieniem, a nie sumieniem innych. Ale naziści, komuniści też mieli swoje sumienie. Naziści wprowadzili całkowity zakaz aborcji. Podobnie jak Stalin w Związku Radzieckim. No, tak, a powiem panu więcej. Proszę, niech pani poczyta historię, ma takiego proszę. Polityka, proszę ani takiego, powiedzmy, przekonanego człowieka, który zmusi kobietę do tego, żeby urodziła niechciane dziecko. I powiem tylko, mam do pana jedną wielką prośbę, jeśli można, panie redaktorze. Proszę bardzo. Proszę nie używać słowa, którego pan użył, pro-life. Ja bronię życia. Ja jestem pro-life. Ja bronię życia każdej kobiety. Bronię życia, dając jej wybór. Niektórzy. No to już jest narzucanie, swojego światopoglądu innym. Ja po prostu grzecznie poprosiłam. Prośba może być rozkazem. Ja bym chciał jeszcze na koniec naszej audycji zadać takie. Dobrze, panie Piotrze, będzie pan miał jeszcze minutkę. Ja bym chciał jeszcze, skoro będzie pan mówił, zadać takie pytanie. Pan mówi, że to jest rzeczywiście morderstwo, tak? Ta aborcja. Ja rozumiem. Czy w związku z tym taki akt przerwania ciąży, czy specjalne poronienie nie powinno być zagrożone karą 25 lat więzienia? Konsekwentnie, tak? Myśląc logicznie, z tą samą logiką. Ja to rozumiem, tylko że wie pan co, to musiałby pan mnie zaprosić na indywidualne spotkanie i spokojnie porozmawiamy, ja to panu wyjaśnię. No, bo państwo proponujecie zupełnie inne kary. Nie, to dlatego, że jeżeli nie popatrzymy na jakąkolwiek kwestię, w szerszym kontekście, z wyrozumiałością na słabości ludzkie, na ludzkie zachowania, to niczego nie zbudujemy. Możemy zbudować tylko totalitarny świat. Tu w tej ustawie, którą proponuję... Ze względu na jakby na uznanie tego właśnie afektu, tak? Takiego uznanie tego, że kobieta po prostu mogła być nie w pełni władz umysłowych, tak? W tym momencie. Nie, to nie o to chodzi. Rzecz w tym, że jeżeli kobieta, czy nawet jej mąż, który ją do tego nakłania, albo kochanek, albo ktokolwiek bądź inny, decydują się na to, to po pierwsze oboje są współwinni, nie tylko kobieta, ale no nie można powiedzieć, że winny jest wyłącznie mężczyzna, kiedy kobieta też tego chce. Jeżeli ona została przymuszona, zaszantażowana, to faktycznie jest niewinna, została zastraszona. Ale takich przypadków wcale nie jest dużo. Nie mówimy o Polsce. Dlaczego inne kary? Dlaczego inny wymiar kary? Dlatego, że jest ciężar gatunkowy zbrodni i od tego ciężaru gatunkowego zawsze są różne kary. One i tak, uważam, wcale nie są tam ostre. To jest prawda, że one są łagodne, no, ale jest jedna zasadnicza zasada w prawodawstwie. Prawo może wychowywać do dobrego lub do złego. Jeżeli powiemy, że za taki a taki czyn nie ma kary, no to krótko mówiąc mówimy między wierszami, a nawet wprost, to możesz czynić. To jest dobre. No to tyle. Więc jakby, tylko, tak jak, niech pan mnie zaprosi na indywidualne spotkanie, a ja chętnie panu bardzo wszystko chętnie wyjaśnię i pan powie, mądrze pan gada, nie mądrze pan gada, zgadzam się z panem, ale bez wyjaśnienia szerszych spraw dobrze, nie to da się. Ja pana bardzo serdecznie już teraz zapraszam na osobną rozmowę, bo rzeczywiście zostały nam dosłownie półtorej minuty. 30 sekund dla pani Katarzyny Kądzieli. Chronimy życie, chroniąc prawa i wolność wszystkich kobiet. Chronimy zdrowie, chronimy także zdrowie dzieci.
chcemy wolności dla badań prenatalnych, bo one służą temu, aby poznać stan zdrowia dziecka jeszcze w czasie życia płodowego i pośpieszyć z ewentualną szybką interwencją. Państwo chcecie tego wszystkiego zabronić. Państwo chcecie karać, rządzić, a my chcemy wolności, szacunku i godności dla wszystkich. Dobrze. A to, że państwo chcecie zmusić do rodzenia dzieci kobiety, które kiedy ciąża jest skutkiem przestępstwa, to już zakrawa na okrucieństwo. Po prostu bez miary. Trzeba być bez miary okrutnym, żeby kazać zgwałconej kobiecie rodzić dziecko. Dziękuję państwu serdecznie. Kończymy audycję Okiem Rozumu. Moimi gośćmi byli pani Katarzyna Kądziela z Komitetu Ratujmy Kobiety. Dziękuję. I pan Piotr Zajkowski, członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dziękuję państwu bardzo.